Cześć, tak jak obiecałem, jestem już ze swoim Kajem i przechodzimy raid solo. Tak, to jest to. Będziemy pokonywać, a raczej będziemy dostawać w dupę od dużego białego miśka w jaskini. Ale jest tego plus. To jest idealna mapa naucznika. Dlaczego? Dużo miejsca. Tak, to jest właśnie to, co dla łucznika jest najlepsze. Dużo miejsca, żeby snajpić. Tylko że fail jest taki, że nie ma kto nam ściągać agro, jak gramy sami, ale to trudno się mówi. Jak coś, to mam jeszcze zapasowe chyba dwa wstania z eventu, także jak coś, to mogę dopuścić do siebie jednego faila, tylko że oczywiście to nie będzie mogę dopuścić, tylko to będzie fail. Taka jest mała różnica. I to jest tak, odcinek, tak jak już wspomniałem, zostałem poproszony, aby nakręcić to przez pana Jarosława, tak, mentora mej osoby i wiernego działacza społeczności YouTube'owej. Biada wam, jeśli go nie znacie, jeśli uważacie jego egzystencję za nieznaczącą. Tak, taka mała apostrofa, dobra. O łuczniku już wam mówiłem, instancja też. W sumie można by powiedzieć jeszcze o genezie tej instancji, która sprowadza się do tego, że pewien biały misiek po prostu zaczął nas atakować i my musimy go unicestwić. Tylko oczywiście też później jest to samo co z dowódcą gnoi, tudzież nagle on magicznie zmartwychwstaje po tym, jak żeśmy go pobili i musimy go znowu ubić i oczywiście znowu ma power upa, jak nie wiadomo co. Jednym słowem takie trochę Final Fantasy się robi, ale to nie ważne. Bić, 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 zabić. Dobra, i tu chyba z tego co pamiętam na rajdach zazwyczaj jest tylko jedna mapa przed mapą z bossem. Zaraz się przekonam. Tak, to jest ta mapa. No. Mój ty kochanie. Boże, co ja mówię. Ale mi się język włączy. To wszystko przez tą głupią matematykę. Ludzie, wszystkie te dowody, założenia, tezy, ludzie, co to jest. Moja ty kochana śmierci nadchodzę. Oczywiście mała wstawka filmowa. Oczywiście nie mogę ich zestrzelić. Ale hookers. Am, niam, 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 niam. Takie tam mięsko. Wow, przestraszyłem się. Uwaga, teraz będzie coś ciekawego. Tak, to jest właśnie to, co z czym będę walczyć zaraz. I od czego zapewne dostanę, a jak tylko mógłbym. A, kurde. To będzie długie. Nie, za blisko, za blisko, za blisko. Nie ma. O, ale ta mapa w porównaniu do pierwszej rajdowej, którą grałem, jest o wiele lepsza właśnie z tego powodu. Patrzcie, jak tu jest dużo miejsca, jak tu można biegać. Nie ma mnie tu.
Ło! To było bliskie. O dobra, jeden pasek poszedł. Ło! Nie ma co, jadę na niezłym farcie. Kurde, wbijaj się. Ło! Ty. Nie pozwalaj sobie. Ludzie. No, już bije się. Dobra. No, już prawie. Ło! Gdzie on się rzuca? W sumie nawet może lepiej, że tam się rzuca, nie we mnie. Ło! Latają jakieś beczki mi tu, ludzie. To nie jest fajne. Ło! Tak. Jeszcze trochę, może będzie bez fajnie. Aaaa, tak, bez hita, tak, udało mi się. O! Uff. Zgadując na lanie, to już bym oberwał z dobre kilka razy. Ha! Nie, po prostu nie wierzę. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. O, w tym momencie czuję się spokojnie, lekko. Nie ma tak jak przechodzić rajd samemu. To dzięki za oglądanie, cześć.